Patrz, sobie sobie tu szkoła. Ja zrobię piałdusiek. Ciaduszko. Siemaneczko, co to jest niesamowite w szmandusie? Motherfucker bum bum. Motherfucker bum bum. Siemaneczko, kochani, z tej strony klatusiek. Co to przed SMS? I będziemy robić dzisiaj pizza challenge. Mamy już pizzę, będziemy oryginalni i nie mamy okrągłej pizzy, tylko mamy prostą kątną i chyba zepsuliśmy ciasto, ale do szczegółu. Mamy jeszcze o tym posmarowany ketchup, bo jesteśmy inni, mamy ketchup i szynkę. I zobaczymy, jak było 14 składników. Mądre my, jest dzień niedziela i chciałbym mieć na pocztę, a poczta jest zamknięta. I nie, dlatego nie mam kopert, tylko jest takie prowizoryczne koperty. Więc tu mamy karteczki i będziemy losować składniki. Jest 14 tutaj cyferek, plus są dwa Enjoy. Enjoy to znaczy, że... Nie, nie wiem, czy mogę. Enjoy to znaczy po prostu, że mam wolne, tak jakby wolne od składników, czyli nie bierzemy żadnego składnika. Możemy się cieszyć. Więc zaczynamy. No to później chcę zjeść całe. No to pizzę. Ono musi być dobre. Tak każdy się gdyba o widzów. Daj im małoszynki. Ej, to kto do tej pierwszy? Grał 3-4, czy co? No. Do jednego? No, jakie tak raz. 3-4. Tu mamy pierwszy sos, tak? No. Tutaj. O, wy tego nie widzicie, ale tu wcale nie ma sypu. No. Ale. A jest coś dobrego. Weź, a to jest takie zaskakujące. No, jak coś z mojego wylosuje. Dobra, to. 4. Ja wiem, co tam było. Chyba pokopało się, ja pokopałam 6, o, wy też 6. No, nie. Mieszanka z kurek. Mieszanka skórek i owoców wciętych w kostkę. Skórka pomarańczy, skórka cytryny. O lol. Papaja, skórka owoców cedru. Co to jest owoc cedru? Nie. Jezus, ile konserwatów. Jest to się. Mamy zagrać dwutlenek siarki. Co się? Dobra, pokażę to. Ej, ale to na pizzę. Całe. Do tego ketchupu. Nie wiem, co to w ogóle kupuje, nie? No. Nie wiem. Nie będzie niedobre. To jest tak słodkie w sumie. No to dobrze, nie? Nie, to tak posypię. Patrz. To się śmieje. Będziesz mieć karmę dla kota. Kiedy do tego mam mieć karmę dla kota, to ja nie dziękuję. Dobra, ja dałam już dużo. No, dobra, dobra. No. To co, Gasiu? Czy tak po kolei? To po kolei. Już po kolei, teraz ty. Dawaj. O, ja wiem. Czy to są oliwki? Nie, jeszcze nie pamiętam. Ej, zupka chińska! Nie, ja chciałam zupkę chińską. Nie, ja chciałam zupkę. Zupka ostro kwaśna, może być dobra. Otwieranie zupki chińskiej. Sposób pierwszy. O. Pięknie. Dobra, to sama zrobię. Ale nie całe. Całe? Całe ten makaron, całe? No. To ci porwało. No nie. No to ty też tutaj całe. Ale to jest dobre jak najmniej. No to zjesz sobie to. Połam to tak, patrz. Połam tak. Tak rozwali to na to pizzo. Lepsze niż jajka. To więcej rozrzucę, dobra. I mogłyśmy tutaj jajka wbić. W giocie? Ale nie, nie, ja już robię te część jajkowe z olą, ja już robię wszystko, mi jajkość. O kurde. Co to jest? Co to jest w ogóle? O, co? Fuj. A może być dobra? Jakieś zioła. Nie, nie. Dobra, już tam, to jest ten sos. Ej, co to tak... Mam w nosie tą przyprawę. Nie.
pani. Jest! Jaki lalcik! Herbatniki. Ja to masz fajnie, a to jedną paczkę, nie? Masz dwie. Szczególnie z pyską? No, tak. Szczególnie z tą musztardą. Tak. Szczerze, na razie mi się bardziej chce zjeść moją pizzę. Ja wiem jednego. Z mojej pizzy. Enjoy! Co? Jeden. Pianki! Patrz, zrobię choppy bunny. Choppy bunny. To jest to bee and it's a piggy. Choppy. Choppy bunny. Bunny. Piggy. Piggy. Chappy bunny. Fuj! One są czapne bunny. To jest jeszcze ciekawe. Co ty prawie? Nie wiem ile na tym pijamy. Czy chcesz mi ją dwie? No. I tak pomiędzy. Daj to się. To mój ulubiony numer. Jak? Nieważne. I zobaczysz, jak wiele sądzisz? 6? Nie, 9. 9 to będzie żarty. Co? Żarty dla kota? Zobaczysz, jak wiele sądzisz? Nie śmiej się. No patrz, patrz jak ładna pizza, nawet kota to ją zepsuje. Wolisz prosty niż tę wołowinkę. Oby nie oliwki. Oby nie oliwki. 10. Takich mało oliwek 10. Powaliło. Ja mam jedzenie dla kota. Wiesz coś? 15. To kolega ma nic nie wiem. Ale jedzie tymi oliwkami teraz. 5. A nie, parutki. Czy masz tą obranę swoim? Nie gadaj. Takie łatwiej życie? Ja mam chyba gorsze, nie? Na razie. Zjadamy fizyk. Profesjonalne rozcięcia. Trzy. Tak! Fucking. Cieszysz się? No cieszę się, ej weź. Sosu chili? No i to może być dobre. Ale dużo. No staram się, ja to nie chcę lecieć. Wiesz, jak ja tego zużyłam, nie? A to nie pachnie, Boże, ja kocham kuchnię meksykańską. Jak to wypala? Mi się zdaje, że moja pizza jeszcze jest lepsza. No, znaczy moja jest bardziej taka... Na razie przynajmniej taka bardziej konkretna, a twoja jest taka słodka. Enjoy! No, 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 no. Szóstka. Pierwsze. To ja już wiem, jakie dwie rzeczy zostały. Kręt, jabłek i jabłek. Jest mi to właśnie? Ja wie. Chodźmy do kiedyś Baby Food Challenge. Okay. Ej, no nie żyj mi tego. Ej! Ja też jestem Słowacki i chcę sobie to wyłożyć na pizzę. Ja co smakuję? Ale dobre. Ty, jakie to są owoce leśne? Jabłek i jagód. Oj, ale jakie dobre. Ty. Ja już wiem, jakie dwie rzeczy zostały. Jeśli wyrosuję jedną, będzie git. Jeśli wyrosuję drugą, mam zwaloną pizzę. Kurde, jakie jest prawie. Ale skończyła się na kartkę. Gdzie jest druga? Nie wiem, co są numery kupować. 7. Ale druga. Gdzie jest druga? Jest! No to lepsze! Masz? Ej, ale nie, to ty nie głosowałeś. No, ale nie było. No, ale nie było tej drugiej. To jest niesprawiedliwe. Sama gadałaś, że to zostanie. No, śmiesz, lej. Lej, lej, jeszcze. Już jest tu naprawdę, lej, tu dwie jeszcze. Tu do środka, tak, tu. Ja. No, gdyby nie jedna karma, to ja bym była sześć, no. Ej, złapię tak? Złapię? Nic, wy nie zbijecie. Przy kamerze cię publicznie nie zbije. Nie wiem, że jesteś później. Czapi bany żalek. Gdyby nie ta kamera dla kota, to moja pizza by była w 100% jadalna. Moja nie jest jadalna.
Także, no co? No dajemy je teraz do piekarnika, nie? Na mojej pizzy, no to w sumie powiedzmy, co się na naszej pizzy znajduje. Na mojej pizzy jest, wzięłam sobie pizzy podkład z keczupu i szynki. I jeszcze mam żelki, pianki, parówki, herbatniki. No i karma dla kota. Chipsy, mam jogurt, gerberka, oliwki, zupkę chińską. I szprot. Ale ta zupka chińska to tam były chyba 3 składniki, bo się nie liczy. No i dajemy do piekarnika. No. Gosia nie umie pić. No to jest twarde, tak? On śmierdzi tymi żelkami. W ogóle moja jest taka fajna, że ona się klei, coś nie klei do tego, ale można ją ściągnąć, a jej to jest taka deska, że walniesz komuś w łeb i będzie po łebie. No to pierwsza. Nie, no nie, ja też mam pierwsza zasoba, a ty jeść pierwsza pizzę. Bo mi tak się nie widzi coś tego jeść. No! Czekaj, spróbuję tego wybrać. Oła. Ostre. Z tej zupki chińskiej ta przyprawa taka. I te chili tutaj. A ja mam... O fuj. Nie. Co to jest? Mam strasznie słodkie. Z tych żelków i tych owoców, skórek owoców. Boże. Maluju. Taka słodka. Tą żelatynę tutaj czuć, jak się skupia. Fuja. Czyli to coś. No ojej. Gdyby nie te żelki, znaczy może żelki nie, bo nie, że znaczy najbardziej tutaj te... Te owoce? Te skórki owoców. Gdyby nie to, ta pizza by dobra była. Gdyby nie ta karma dla kota, bo... Ale akurat jej czuć nie było pod tą szynką. Ale co? No i co z tego? No i o to chodzi, to challenge. No je! Nie wiem, nie jest. No masz zjeść! Bo będziesz robić ten... Dobra. Panie i panowie, goście robi challenge, ponieważ zero mniej. Dostanie całą łyżkę tego ostrego sosu. Nie. Tak, to będzie nagrane. Dlaczego nie jestem więcej? O kurde, bateria się kończy. Dam radę. Czyli te pizze są spróbowane, u mnie najbardziej tą żelatynę w sumie było czuć. I te pianki, a o tej karmie to już nie wspomnę, ale nie licząc tych trzech elementów, była przepyszna. Co ty na to? A ty co sobie sądzisz? Fuj. Ale nie, ej, to było okej. To najpierw szczepienia, co odwodzisz? Fuj. Ale serio, to nie było czuć tego burtu, ale tam było czuć te szprotki. No na razie żadna, bo ciasto zrobiłyśmy i leży w lodówce i się doprawia. Czy już nagrywamy jak Gosia je chili? Gosia szybko, bo... No szybko, zaraz walnie znowu. Czekaj. 3, 4, ona ma całą łyżkę tego.